Przychodnia Zdrowomet, słucham. Dzień dobry, chciałabym umówić się do dentysty. Oj, niestety, tutaj przyjmuję tylko lekarz pediatra. To przepraszam, do widzenia. Gabinet stomatologiczny zębowy, słucham. Dzień dobry, boli mnie ząb i chciałabym zapisać się na wizytę do dentysty. Jest wolny termin jutro po południu. O której? O trzynastej. Odpowiada pani? Może być. Czy jest pani naszą pacjentką? Czy ma pani u nas kartę? Nie, to będzie pierwszy raz. Nie jestem z Polski i nie mam ubezpieczenia. W porządku. To jest prywatny gabinet. Wizyta jest płatna. Proszę imię i nazwisko. Musimy iść spać. Jest pierwsza w nocy. On musi zjeść obiad. Jest głodny. Oni muszą pojechać na wakacje. Pracują od rana do nocy. Dziewczyny muszą iść do apteki po lekarstwa. Musisz iść do lekarza, nie wyglądasz dobrze. Często chorujesz, musisz zrobić badania. Bardzo źle się czuję, musimy jechać do szpitala. Rok ma tylko 12 miesięcy. W styczniu świętujemy Nowy Rok i pada śnieg. W lutym jest zimno. W marcu mamy pierwszy dzień wiosny. W kwietniu jest prima aprilis i Wielkanoc. W maju świeci słońce, a dni są długie i ciepłe. W czerwcu kończy się szkoła i wszyscy planują urlopy. W lipcu zaczynają się wakacje i jest gorąco. W sierpniu często są burze, we wrześniu dzieci idą do szkoły, a w październiku studenci wracają na studia. W listopadzie pada deszcz, czasem pada pierwszy śnieg, a dni są krótkie. W grudniu mamy święta Bożego Narodzenia i bawimy się na sylwestra. A potem znowu jest styczeń, luty, marzec.